Bogusław Bajor, Ziemia Święta, Impresje. Ziemia uświęcona obecnością zbawiciela, jego matki, świętego Józefa, patriarchów, proroków, świętych. Ta kraina jest świadkiem narodzenia, nauczania, męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Przesiągnięta jego krwią, a także krwią proroków, męczenników, wyznawców, pielgrzymów i zwykłych mieszkańców oczekuje wraz z całym światem ponownego przyjścia tego, którego wydała. Jedyne takie miejsce na Ziemi. Ziemia Święta. Daleka i bliska zarazem. Geograficznie i kulturowo. Cywilizacyjny tygiel oddalony od Polski od ponad 2,5 tysiąca kilometrów, ale lot z Krakowa trwa niecałe 3,5 godziny. Dla porównania podróż z Wawelskiego grodu do Gdańska super szybkim pociągiem trwa dwie godziny dłużej. Pozwólcie, drodzy czytelnicy, że w ogromnym skrócie przybliżę wam kilka miejsc tak, jak je zapamiętałem. Nazaret. Tutaj wszystko się zaczęło. Według apokryficznej protoewangelii Jakuba, Joachim i Anna długo nie mogli doczekać się dziecka, przysięgli więc Bogu, że jeżeli da im potomka, oddadzą mu go na służbę. Pewnej nocy Annie przyśnił się anioł, który oznajmił jej, że urodzi córkę. Maria, bo takie imię miała otrzymać dziewczynka, zasłynie z czystości piękna dobroci. Cały świat będzie ją wysławiał. Dziewięć miesięcy później przyszła na świat ta. Która wraz ze swym synem zdeptała głowę węża pradownego szatana. Miała trzy lata, gdy została oddana na wychowanie kapłanom i kobietom usługującym świątyni. Jako czternastolatka wróciła do Nazaretu i poślubiła Józefa z królewskiego rodu Dawida z pokolenia Judy. Późniejsza historia jest już znana. Powtarzam ją codziennie w południe podczas modlitwy. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. To bezprecedensowe wydarzenie miało miejsce w grocie zwiastowania. Dziś to część może niezbyt pięknej, acz imponującej bazyliki zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Będąc tam, czułem, że dotykam wieczności. Niby to wszystko wiedziałem, słyszałem i czytałem o tym dziesiątki razy, a jednak wizyta w miejscu, w którym dwa tysiące lat temu odbyła się rozmowa Maryi z archanią Gabrielem, podczas której wypowiedziała słynne: Niech mi się stanie według słowa Twego, pozostawiła we mnie głęboki ślad. Trudno się dziwić, wszak ostatecznym skutkiem tej rozmowy jest zbawienie. Moje i twoje drogi czytelniku. Po zwiastowaniu Maria udała się do swej krewnej Elżbiety, która również oczekiwała potomka Jana Chrzciciela. Udała się do swej krewnej. To może brzmieć dość banalnie, do czasu, aż się tego wszystkiego nie zobaczy, nie doświadczy. Dom Elżbiety i Zachariasza w Ein Karim lub Ein Kerem, koło Jerozolimy, był oddalony od Nazaretu o ponad 150 km. Na piechotę ta młoda brzemienna dziewczyna szła przez górzysty, niebezpieczny teren 5-6 dni. To pierwsza misjonarka, która niosła pod sercem Chrystusa. Ale dla tej, której dusza wierbi Pana, nic nie było trudne, bo wielkie rzeczy uczynił jej Wszechmocny. Dzisiejszy Nazaret nie jest ładnym miastem. Miałem wrażenie chaosu. Zmierzają tutaj liczne chrześcijańskie pielgrzymki, ale samo miasto chrześcijańskie nie jest. Mówi się o nim nawet arabska stolica Izraela. Zresztą rodzinne miasto Chrystusa przyjęło jego misję z lekceważeniem. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu powszechnego niemal niedowiarstwa. A po nauce, jakiej udzielił zgromadzonym w tamtejszej synagodze, groźny tłum porwał go z miejsca, wyrzucił z miasta i wyprowadził aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei. Zaiste, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. A tutaj przecież był ktoś więcej niż prorok. Nie wiem, może to jakieś uprzedzenie, ale czułem, że dziś w Nazarecie sytuacja mogłaby się powtórzyć. Jerozolima Via Dolorosa. Byłem nieco zaskoczony, gdy zorientowałem się, że oto jestem na jerozolimskiej drodze krzyżowej. W Polsce na różnych kalwariach inaczej to wygląda, a tutaj? Jakoś tak mało nabożnie. Kolejne stacje jakby poukrywane. Za to w oczy rzucają się sklepy, handel, mini targ, usługi. Palestyńczycy oferują soki pachnące i wyglądające niezwykle kusząco. Jest gorąco i gwarno, jak to na Bliskim Wschodzie. Odniosłem wrażenie być może mylne, że tutejsi handlarze nie mają chyba jakiejś głębszej refleksji związanej z miejscem, w którym oferują swój towar. No chyba, że można na drodze krzyżowej zarobić a to co innego. Możemy tutaj nabić na przykład korony cierniowe, krzyże. I tak się zastanawiałem, czy dwa tysiące lat temu było inaczej. No tak, wtedy nie sprzedawali krzyżyć koron cierniowych ale gdy zdruzgotany za nasze winy Pan Jezus niósł swój ciężki krzyż, drogę tę wypełniał tłum. Wśród ludu byli Jego zatwardziali wrogowie. Niewykluczone jednak, że kilka dni wcześniej, podczas triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, wołali na Jego cześć, Hosanna, błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Teraz jednak nastroje społeczne się zmieniły. Zbawiciel dźwigający krzyż zauważył też swych zwolenników, uczniów płaczące niewiasty, ich smutek, rezygnację, poczucie klęski. Nie chciałby nad nim płakano. Na Via Dolorosa złożeczenia przeplatały się z błogosławieństwami, nienawiść z aktami miłości i heroizmu, wide święta Weronika, mająca odwagę wytrzeć twarz skazańcowi idącemu na hniebną śmierć krzyżową. I wreszcie krok w krok podążała za nim matka. Tradycja Drogi Krzyżowej poświęciła jedną stację na upamiętnienie spotkania Jezusa z Maryją. Ale przecież i wzrok mógł się tam skrzyżować wielokrotnie. Byli tam jego wrogowie, nieliczni zwolennicy – ale można przypuszczać z dużą dozą prawdopodobieństwa, że większość stanowili letni handlarze i ich klienci, oddający się dyskusjom, kłótniom, targowaniu. Dla nich ten z krzyżem był tylko jednym ze skazańców. Obojętny był im jego los, byli głusi na jego naukę, ślepi na znaki, które czynił. Może wrażenie robił na nich niezwykły widok pokrytego ogromną ilością ran odbiczowania zakrwawionego człowieka, który mimo tak fatalnej kondycji miał siłę nieść krzyż. Tak, to mogło zastanawiać. Ale odkąd zaczął mu pomagać jakiś Szymon, w dodatku nie stąd, tylko gdzieś z libijskiej Cyreny, stracili resztki zainteresowania. Obojętni, neutralni światopoglądowo, także dziś takich osób jest mnóstwo, nie tylko w Ziemi Świętej. Do nich skierowana jest boska przestroga. Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś, obyś był zimny albo gorący, a tak skoro jesteś letni, ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust. I jeszcze polskie pamiątki związane z jerozolimską Via Dolorosa. Kaplice poświęcone stacjom pierwszego upadku i spotkania z matką zwane są kaplicami polskimi. Wiąże się to z aktywnością księdza Stefana Pietruszki Jabłonowskiego i hojnością polskich żołnierzy, którzy odnowili kaplicę pierwszego upadku. Wewnątrz znajdują się polskie akcenty, orzeł, krzyż niesiony przez żołnierzy podczas wielkopiątkowej procesji w 1941 roku oraz obraz przedstawiający drogę krzyżową Polski. Z kolei w następnej kaplicy, wykonane z białego marmuru, ołtarz podtrzymują dwa białe orły. Zdobi go rzeźba Tadeusza Zielińskiego, ukazująca spotkanie Jezusa z matką. Jerozolima, Bazylika Grobu Pańskiego Religijny tygiel Taka była moja pierwsza myśl, gdy znalazłem się przed Bazyliką Grobu Pańskiego. Miejscem tym opiekują się Grecy, Ormianie, Katolicy. Swoje malutkie miejsce mają w nim także Koptowie. Przed bazyliką wielobarwny tłum pobożnych pielgrzymów, obojętnych religijnie turystów, saudyjskie kobiety w Nikabach, brodaci salafici, uzbrojeni żołnierze, policjanci i strażnicy izraelscy, od czasu do czasu przemykający gdzieś w oddali ortodoksyjni Żydzi. Mieszanina języków słychać chrześcijańskie modlitwy i zagłuszający je głośny krzyk muezina z pobliskiego minaretu. Taka jest dziś rzeczywistość miejsca, w którym umarł i zmartwychwstał nasz Pan. Po wejściu do Bazyliki, po prawej stronie, pięć metrów nad posadzką świątyni znajduje się Golgota. Tutaj dokonało się nasze zbawienie. Triumf cnoty nad grzechem, dobra nad złem, życia nad śmiercią, Chrystusa nad szatanem. Najważniejsze miejsce na świecie zaznaczone jest srebrno-okrągłą płytą. Nad nią znajduje się ołtarz, a za nim wiszący na krzyżu Jezus i towarzysząca Mu Maryja ze świętym Janem. Obok ołtarza fragment skały z widoczną szczeliną. Tak, powstała wtedy, gdy Chrystus oddał ostatnie tchnienie i zatrzęsła się ziemia. Pod miejscem kaźni Jezusa znajduje się kaplica Adama. Według tradycji tam właśnie znajduje się grób pierwszego człowieka. Krew umęczonego i przybitego do krzyża Chrystusa spłynęła szczeliną na jego czaszkę, obmywając go symbolicznie z grzechu, który popełnił w raju. Mistyka tego miejsca połączona ze wzruszeniem odbiera mowę. Cisza, kontemplacja, modlitwa, prośby, postanowienia i wdzięczność. Tylko to mogę ofiarować. Drugim miejscem jest kaplica Grobu Świętego. Kościółek w kościele, do którego dzień w dzień stoją długie kolejki. Nad sprawnym wejściem do grobu czuwa grecki ortodoks. Brodaty mnich, pełen powagi. Wprawdzie nie wyobrażam sobie uśmiechu na jego twarzy, ale żałuję, że nie jest w pełnej jedności z Kościołem katolickim. Potrzebni są u nas tak twardzi duchowni. Samo miejsce, w którym spoczął Pan Jezus, a po trzech dniach zmartwychwstał, maleńkie, ciasne, niskie. Żeby do niej wejść, trzeba się skłonić, uniżyć. Po ostatnich pracach archeologicznych widoczna jest skała, na której leżał Chrystus. To milczący świadek zmartwychwstania. Jestem pewien, że króciuteńka wizyta w tym miejscu przyniesie owoce, bo już nie tyle wierzę, ale wiem, że On zmartwychwstał. Czytał autor Bogusław Bajor. Przymierze z Maryją, numer 102 z 2018 roku.